5 czerwca przypadają w tym roku Zielone Świątki. To święto obchodzone jest zawsze 7 tygodni po Wielkanocy. Dawniej w tym dniu między innymi, były kojarzone ze sobą pary. A żeby serduszko szybciej zabiło, urządzane były również tańce. Tych u nas dzisiaj nie będzie, chociaż kto wie, może muzyczne dedykacje kogoś porwą do tańca. Tym bardziej, że przygotowaliśmy dla Państwa niecodzienną niespodziankę. W jednym z poprzednich odcinków zespół Dixie Team grał m.in. na tarce. To był pan Jan Manewicz. Wielkie brawa. Czasami muzyka pozwala jeszcze lepiej wyrazić swoje uczucia, a jak słyszeliśmy, Pan Jan opanował tę sztukę do perfekcji. Oj tak, to był wspaniały występ. Na naszej antenie jest miejsce dla każdego z państwa i waszych bliskich. Serdecznościami można obdarować każdą bliską sercu osobę wysyłając wiadomość na adres życzenia od serca Małpa TVP.pl. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej tvp gość. Tak więc czekamy. Na maile, a teraz powtarzamy na życzenie widzów piękny i unikatowy utwór ekwadorskiego muzyka. Wszystkiego, czego pragniesz, czego szukasz, o czym marzysz. Wielu pięknych chwil, dni, miesięcy i lat. Bukietu kwiatów na co dzień, miłego słowa co chwilę oraz szczęścia przez cały czas. Te piękne życzenia z okazji nadchodzących urodzin pani Lilianie Okoń z Barcina przysyła kuzynka Anna. A teraz w dobry nastrój wprowadzi Państwa szczęśliwa piosenka, czyli Bachtali Gili. Tańczy i śpiewa romska artystka Liza oraz romski zespół o nazwie Roma z Włocławka pod kierownictwem Cezarego Majewskiego. Dla solenizanta zagraj zaśpiewa polski zespół folkowy, który istnieje od ponad 20 lat. W internecie ma miliony odsłon. Zespół powstał w rokitnie koło Lubartowa i stąd jego nazwa Rokiczanka. A zatem posłuchajmy. Jednak zanim posłuchamy kolejnego utworu, to oczywiście jeszcze życzenia. Kochani, dokładnie dzisiaj, tylko kilka lat wstecz. Przysięgaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci. Z tej okazji życzymy Wam dużo miłości, szczęścia i wielu cudownych wspomnień. Spełniajcie razem marzenia i bądźcie najlepszymi przyjaciółmi. Kochający rodzice Małgorzata i Piotr Malcarz z Goszczy. To spotkanie upłynęło Wyjątkowo szybko wrócimy do Państwa już za tydzień, by znów razem świętować jubileusze, urodziny i imieniny. A towarzyszyć nam będzie jak zwykle muzyka, która z pewnością trafi do serc naszych widzów. Tymczasem czekamy na maile i do zobaczenia już za tydzień. Dobrego tygodnia.